Witam was serdecznie w kolejnym odcinku The Rock of Ages. Ta zwariowana muzyczka czasami mnie dobija jak nagrywam Single Player Story i możemy kontynuować. Ostatnio skończyliśmy Franken Empire, a dzisiaj przelecimy sobie do Wiedna, czyli do Wiednia chyba, to jest Wiedeń chyba. Nie wiem, nie znam się na tej mapie, bo ta mapa jest jakaś dziwna. Ale tu mamy coś, jakąś bramę, gdzieś potrzeba 6 kluczy, więc mamy 13, więc nie trzeba zbierać. Jeżeli podoba ci się, że nagrywam Rock of Ages, zostaw lajka, subskrypcję, no i komentarz, jak chcesz, no i zaczynamy. Zaczynamy gierkę, bo dawno tego nie było na kanale i trochę oduczyłem się grania. Mamy poranek, piękny poranek. Wszyscy wstali, nawet kościodrupy. Podszedł sobie, ale piękny ptaszek sobie, o. Ale ptak umarł. Zdarza się, jakiś myśliwy strzelił. O Boże, zżygał się szczurami. Niedobrze. O, jeźdź. Zabił tych ludzi też. Pleucz. Plaga? O. Gramy wy z plagą, ale fajną ma kulkę, widzicie to? Też chciałbym taką kulkę. Mamy tu naprawdę ładny tor, dużo takich skrawków oraz spadnięć, też zauważyłem. Mamy słonie, mamy mamuty. Mamuty, podobno najpotężniejsze ze słoni tutaj. O, tu postawimy. Dobra, trzeba go po prostu rozwalić. Na wprosty rozum po prostu. O, tutaj postawimy i tu. Ale chciałbym coś jeszcze zostawić na deser. Na przykład, o właśnie, teraz o tym pomyślałem. On będzie chciał skoczyć. Nie będzie mógł skoczyć, bo przecież on będzie spadał na dół. Ale jajce teraz, żebym wymyślił. Tu mamy bramę, więc tutaj byśmy mogli sobie trochę tych... O, już nie mogę. Dobra, trochę zrypałem sprawę, ale jedziemy jako pierwsi. Mam nadzieję, ja nie znam w ogóle trasy i trajektorii lotu, więc... Nie, o, tutaj mogę spaść. Na szczęście tu mogę spaść. O nie, tu już do mnie coś strzela, tutaj coś wachluje, tutaj wachlarze. Nie, spadłem! Aaaa, spadłem. No nie, i tu mnie zrespiło. Dlaczego? Dobra, nieważne. A i tak lecimy go zmieść z powierzchni ziemi. Tutaj znowu jakieś wachlarze, witar. No co to? Co to miało być? Dobra, rozwalamy to, bo to jest seria bezczelne. No i tutaj to samo dał. On jest taki nudny po prostu. Brak mu jakichkolwiek... rzeczy, tutaj coś strzeliło. Wow! Co to mnie wystrzeliło? Ja już kolejny raz spadłem, przecież to jest niemożliwe. Tu jakiś wielki kanon. Wow! Jakiś wielki kanonicz. To jest kanon śmierci. Smasher? Co to? Wow, odbiłem się od drzewa. O, tu możemy skoczyć. A ja tu w ogóle nigdzie kluczy nie zauważyłem. Wy tu widzicie klucze gdzieś? Jakieś klucze do domu w ogóle? Wow, co to było? On też chyba nie wie, którędy jechać. To mapa jest w ogóle jakaś duża. Ale tu widziałem klucz. Ten dziś wy... Co on zrobił, że tak wyleciał w powietrze? Tu mamy klucz. Bierzemy klucz, przynajmniej jeden. Tutaj gdzieś mogę skoczyć? Mogę skoczyć. Zrobimy sobie takiego mega skróta. Będę pierwszy niż on. On znowu spadnie. Ja nie mogę. On tyle samo spadł, co ja. My jesteśmy po prostu bracia krwi i siostry. Dobra. Tyle mu zabraliśmy. No trochę to będzie trwało, taka walka. Ale on w ogóle... Jak mi walnął? Nie, on mi zdecydowanie mniej walnął, więc nie muszę się martwić. Ale ja tak pomyślałem, żeby tutaj go jeszcze stentegować. Tutaj chyba te beczki tak eksplodowały. Tak, chyba beczki to tak eksplodowały, że aż po prostu wyleciał w kosmos i nie wiedział, co się dzieje. Tutaj bardziej to wszystko poustawiać trzeba, żeby on po prostu jak najmniej mnie walnął, żeby on mnie za zero walnął. Ale ja bym chciał go walnąć tak za 300. No, najprędzej za 300. O Jezus, o Jezus, o Jezus Maria, przecież ja tu mogę skoczyć. Prosto na to coś. Prosto na to coś. O matko, o matko, o matko, o matko, o matko, o matko, słoń, 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 słoń. Słonie bardzo dobre, dobrą pamięć mają. A patrzcie, tu też do mamuta, ale ja mu... Ja, jako... Przecież ja... Jak on się zbudował? Przecież on się zbudował w 5 sekund. On się nie dość, że się roztentegował. Nie dość, że on się roztentegował. Użył wszystkiego, co można. To on jeszcze tutaj normalnie mnie zbudował się w 5 sekund. Wypadł z tym, bo to tak wkurza, że ja nie mogę, no. Tutaj też muszę to rozwalić, bo mnie też to wkurza, no. Wypadł z tym. Tutaj ten no on strzela, on mnie strzelił. Ale mnie strzelił, ale dopiero pierwszy raz spada mnie. O Jezus! Ile tu HP zabiera? Oh my god, dobra, ja uciekam. Ja uciekam od tego kanona. Nie będzie kanonowania. Jakie on skróty wali? Ile on mi uderzył? On mi uderzył za 300 tysięcy. Co to ma znaczyć? Dobra, to ja też go walnę za 300 tysięcy.
O Jezus Maria, przecież ja mogę to przegrać. Jak on skróty robi? Jakie on skróty robi? Ja tu w ogóle nic... ja też mogę jakieś takie dmuchawy robić. Śmieszne. On w ogóle to wszystko omijał. No nie mam kasy. I on się odbuduje w 5 sekund. A ja... Czekajcie, ja... Nie, no on się już zbudował. No przecież to jest niewiarygodna szybka reanimacja. Muszę jakoś na to zaradzić. O Jezus. O Jezus. O Jezus, to mnie w ogóle ciągnie do tego, nie wierzę. Dobra, nie wierzę w to po prostu. Tutaj na mamuta, pyk. Pyk, mamut rozbity. Aż się zatrząs. Ja bym chciał wiedzieć, jak on, kurde, jeździ. No, dawaj. Tutaj mi coś strzela cały czas. Dlatego ja tak dużo dostaję, bo tutaj ten kanon jest śmieszny. O Jezus. Jezu, prawie mnie trafi, widzieliście to? Dobra, ja bym chciał to strzelać. Nie, dostałem, ale nie rozbiłem się. O Jezus Maria! Blisko było. Dobra, ja tu spadam. Teraz tutaj spadam. Na szybciorka. Jest, ale ja się rozbiłem, no znowu mu zadam o 50% mniej. On jeszcze jest przy mojej bazie, no przecież to jest niemożliwe, jak on to robi? Przecież on gra na cheatach. O Jezus, teraz go może stenteguje? Może go teraz stenteguje? Pyk, ale mu ładnie zabrałem, dobra. Teraz jest gra o śmierć i życie. On musi dostać za swoje po prostu. On nie może wiedzieć, co się dzieje. Dobra, i lecimy, o Jezus, się zbugowało coś. Dobra, nieważne, lecimy od razu na niego lecimy. Tutaj nie przejmujemy się niczym. O Jezus, beczki są przerażające. Jak ten słoń? Dobra, o Jezu, on też już wystartował, ale jestem pierwszy. Nie. Jedź, proszę. Ja nie mogę przegrać. On jak tam skoczył w ogóle? On już jest w połowie drogi do mnie. Ja muszę to wygrać. Jeżeli ja tego nie wygram, to koniec odcinka. Teraz tędy, tu, bo tu jest... Właśnie, tędy. Ale żebym skróta walnął. To już jest po nim. To już wie, na czego on to zastawiał. Już po tobie, kolego. Żegna się życiem, panie kościu trupie, dupie ty. Yeah! Koniec tego dobrego. Tyle. Nie, no ja po prostu cię od razu rozstęteguję. 8 minut z tobą walczyć, no to jest jakaś tragedia. No to jest tragedia. Skąd się już pan urwał, kurde, że jedynego klucza żem tylko od pana ogarnął, no. Ta plansza była naprawdę trudna. Coś tam. Będziemy walczyć teraz, tu była jakaś brama. Ciekawy jestem, co tu będzie. The Sprite of Age, o kurde, jakiś smok. Ja pamiętam tego smoka, on chyba był w trzeciej części. A to był wtedy chiński smok. Tutaj, coś go, a w klatkę piersiową, żeby go uderzyć. No dobra, nie ma sprawy, zaraz go uderzymy w klatkę piersiową. O! O Jezu, to jest jakaś walka z bossem, tak jak w trójce było. Teraz go muszę uderzyć. A, gin! O Jezu, ale mnie walnął. O nie! Dobra, nieważne, dobra, zaraz go tutaj stentegujemy. No, dawaj. Dobra, lecimy. No. Ajajaj! Dawaj go. No, co jest? Dlaczego go nie stentegowało? O Jezu, jedź. Pyk go w klatę. O nie, ale mnie też walnął i znowu spadłem. Dobra, może go jeszcze raz stentegujemy. Odwrócił się Hamek. Dobra, teraz, pyk! Ale to było banalne. To jest boss? Jak to jest boss, to... Tutaj nie chcę wiedzieć, jakie są następne. Victoria. A tu nie było żadnych kluczy. Dobra, czyli to była walka z bossem. Tu mamy jeszcze kolejną bramę. Wow! 10 kluczy. Torrento. Dobra, możemy jeszcze zagrać w jedną rundkę. No, nic nam nie szkodzi. Ta walka z bossem była okropnie krótka. Mamy tu dwa groby. O matko. Co to? Kto to po... Ja ich znam. Platos i Arystoteles. Właśnie chciałem to powiedzieć. Platos i Arystoteles wrócili z martwych i rządzili, żeby zrobić... Nie wiem. O nie, wszystkich tu przegonili. O, trudno. To teraz walczymy z Platonem i Arystotelesem, czyli fizycy naukowi. O matko święty, co to za mapa jest? Ej, ale to jest... Jaka to jest mapa, ty? Zobaczcie to. Przecież ja tu tylko mogę bomby porozstawiać i tyle. O, pyk. Żeby oni po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. A, tutaj też chciałem, ale trudno, ale patrzcie, ile tu bomb porozstawiałem, oni nie będą wiedzieli, co się dzieje. Mam nadzieję, że oni też mi jakichś dziwnych bomb nie poustawiają, typu bomba atomowa jako mina w ziemi. Dobra, ruszamy jako pierwsi
pozbyć się Platusa i Arystotelusa. Tu mamy klucz przy okazji, to go sobie zbiorę, bo czemu nie? Mała mapa, to można sobie zebrać. O Jezus Maria, gdzie ten klucz jest? On wisi w powietrzu, przecież to jest niemożliwe. O Jezu, przecież nie dość, że mnie gonią krowy, to jeszcze... Dobra, spróbuję go zabrać. O, mamy klucz, ale spadam. Ale spadam. Niestety, zdarza się. Dobra, trzeba to porozwalać. Halo? Halo? Dobra, porozwalałem. O kurde, co tu się dzieje? Ma jakieś wyrzutnie ogień. Dobra, ale on też spadł. Tu jest jeszcze jeden klucz. Ej, lol, strasznie łatwe klucze do zebrania. Dobra. I teraz jak najmocniej w bramę. Dobra, dostał. Ej, jak on mi mało zadał? Te bomby są faktycznie dobre. Czyli tak, trzeba tu dużo bomb porstawiać po prostu, dużo bombek, żeby on po prostu odbijał się, po prostu jak taka kulka śnieżna, rozumiecie? O nie, oni już wystartowali, ale na szczęście znowu się coś zbugowało i znowu podskoczyłem. Dobra, nieważne, ale oni tak mi mało zabierają, bo oni nie uważają w ogóle na te beczki. Oni robią wszystko, żeby w te beczki wpaść. No ale skoro oni są tacy beznadziejni, to przynajmniej sobie coś porozmawiam, żeby hajs był na nowe budowle, no to się musi zgadzać. W 100%. Oni tu też porustawiali, ale oni to jakoś tak słabiutko poustawiali, że nawet mi się tego nie chce komentować. Mam nadzieję, że oni spadną, ten, ale tu muszę tak delikatnie się stentegować, żeby... Właśnie, żeby przywalić im prosto w bramę. Prosto w bramę, o! Ole im zabrałem! Oni... Ej, patrzcie, jak oni wolno jadą w ogóle, ty... Oni... O kurde, ale oni mi teraz tak walnęli chyba za... Za 485 tysięcy mi walnęli, tak mi się wydaje. Ale bez przesady, bez przesady. Jak to nie mogę już? Ja mam za dużo beczek już. Dobra, dobra, nieważne, to... O kurde, ale będą tutaj spychać. Żeby oni mnie walnęli tylko za 3. Oni mnie teraz walną tylko za 3 i krowę tutaj, o. Tutaj krowę, żeby się przykleiła do nich krowa. Oni mnie walną teraz za 3. No dobra, za 5 maksymalnie mnie walną. Ale to tyle. Więcej mnie nie walną. No, ja bym chciał powiedzieć, że państwo naprawdę są słabi. To smog był bardziej wymagający niż... Smog był bardziej wymagający... Jeb mnie wydupiło na koniec świata jeszcze dalej. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Robimy swoje, niszcząc bramę Arystoteles. Co tu się stało? To jakieś błędy są w tej grze. Ja cały czas podskakuję. Dlaczego? Przecież ja nawet nie używam skoku. Wow, błysko było, żeby mnie... Wow, jakiś kamień i wow, co tu się dzieje? Proszę się uspokoić. Panie Arystoteles i panie Platonie, trzeba wyjść trochę na podwórek. Dobra, ja nawet mogę teraz z minimalną po prostu jakością walnąć w państwa bramę i was po prostu porozwalać. Bo to się po prostu w głowie kręci, co wy tutaj robicie. Jesteście dwoma bałwanami, oni mnie nawet bramy nie zniszczyli, ty. La 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 la. Ej, ale to jest słabe, to oni jeszcze mogą się stentegować, a ja mogę ich rozwalić. I tak oto kończą frajerzy w tej grze. Kolejną bramę, jaką mamy, to El Quella. Czyli tuż mamy Włochy, ale to, co będzie we Włoszech, to już sobie zrobimy w następnym odcinku, bo dzisiaj zrobiliśmy sobie 3 walki, 1 walkę z bossem i tak dalej. Do następnych odcinków, żegnam się z wami bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć i pa!